Dziś spędzam cały dzień jako Barbie. Hi! Lecimy teraz na pierwszą aktywność, czyli na szermierkę. Ze wszystkich bajek, które oglądałam o Barbie, gdy byłam mała, no to głównie szermierka była takim sportem, który gdzieś tam towarzyszył przez cały ten czas trwania jakiegoś filmu czy serialu. Także lecimy, nie mogę się doczekać, bo nigdy nie byłam na szermierce. Ja wystawiam rękę przed sobą, ty dajesz rękę trochę powyżej mojej, a jak ja wypuszczę woreczek, starasz się złapać. Bardzo. Teraz dodam dodatkowy warunek. Jeśli wypuszczę dwa woreczki na raz, to wtedy ich nie łapiesz. Dobrze. Fajne to. Trzeba się skupić bardzo na tym, co się dzieje. Okej, okay, zaczynamy już taką fajniejszą część tego treningu. Mamy tutaj Go Now, który jest taki mięciutki, fajniutki i wszystko będzie bezpiecznie, więc lecimy. Robię przekrok i przekładam broń na drugą stronę. Daję, to elegant. Jest, ej, czuję się naprawdę, jakbym tym razem była w Wiedźminie, a nie w Barbie, więc... Guys, jeżeli chcecie, żebym cały dzień spędziła jak w Wiedźminie, to dajcie znać, mega się jaram! Do siebie, do góry, nie. Jest. Yeah! To jest to, na co czekałam, żeby założyć ten hełm. Tą maskę! W momencie, w którym ja opuszczę broń do dołu, ty będziesz starała się walnąć mnie w maskę. Ładnie. Ja będę na razie nadawać dystans, czyli chodzę sobie do tyłu, do przodu. Ty sobie ten dystans utrzymujesz. Jak ja się zatrzymam i opuszczę broń, wtedy boisz mnie. Tak jest. I teraz stąd będę chciał, żeby zaraz sobie spróbowała zrobić coś takiego. Swoją lewą ręką będziesz sięgać do mojego prawego łokcia, jak ja teraz na twój. I będę wypychać tą rękę na maskę, żeby trochę ci utrudnić życie. I w międzyczasie przechodzę sobie na cięcie na przykład. Okej. Okay. Tak jest, elegancko. Tak jest, tak i zrób. Dobrze. Cyk, okej. Okay. Chciałbym, żebyś teraz tylko te ręce podniosła do góry, żeby się zasłonić ostrzem. O, dokładnie tak. Owinąć wokół mojej broni, ją przyblokować i będziesz mogła teraz głowicą pół budu zrobić. O, dużo elementów. Nic prawie nie zapamiętałam. Bum. Dobra, teraz się zasłaniasz. Tak jest. Zabijasz, przytrzymujesz i tak jest. I co mówisz, że trudne? Jak z układem tenecznym? Trzeba powtarzać i się zapamięta. Tak jest. Tak jest. Elegant. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Super. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. Fajnie, super. Polecanko dziewczyny, mega fajny trening. Dziękuję ślicznie. Dzięki wielkie. Super. Dziękuję. Okej, jesteśmy już po zajęciach i to była Barbie muszkieterka, powiedzmy. Bardzo fajne zajęcia, naprawdę dziewczyny polecam, mega fan. Poczułam się przez chwilę bardziej jak Ciri z Wiedźmina, więc też w ogóle mega cool. Fajna możliwość spędzania aktywnie czasu. Właśnie rozmawialiśmy o tym, że jest tyle sportów i jak ktoś nie przepada za uprawianiem sportu, to jest tyle możliwości, że można to fajnie urozmaicić. I myślę, że akurat taka szermierka jest też bardzo fajna na taki rozruch. Lecimy teraz dalej. Widzicie, jak ja wyglądam? To jest stylówka. Odwzorowana 1:1, którą Margot Robbie miała na sobie w filmie Barbie. Wprawdzie nie znajdujemy się tutaj na Venice Beach w Los Angeles, ale w słonecznym, przepięknym Krakowie, gdzie lecimy na wrotki, czyli w sumie wrotki, rolki, coś co mega się kojarzy tak samo z Barbie i co pomogło jej wydostać się, jakby było końcową trasą z Babylandu, ale nie chcę wam zdradzać tutaj fabułę i dawać spoilerów związanych z filmem, także lecimy na przejażdżkę. Slay. Widzowie, muszę wam to pokazać. Pamiętacie sytuację Kuby z Helu, gdzie wywalił się na rowerze? Ojej, ja chcę to nagrać, bo tu będzie lanie wodą utlenioną, co jest najgorszą rzeczą. Będzie. Nie da się tego zapomnieć, o Jezu, uważaj. No tutaj mam taką dużą, ale zdecydowanie bardziej chyba na nogę wpadć tutaj. O stary.
Musicie po prostu uważać na siebie i tyle. Mnie ta stylówka naprawdę krępuje i nie zdziwię się, że Margot Robbie czuła się dokładnie tak samo na nagrywkach w LA. Skrępowana, no bo wiadomo, że taka stylowa zwraca na siebie po prostu uwagę. Czuję się autentycznie tak samo, jak Barbie czuła się w tym stroju na plaży. Musicie zobaczyć film, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Lecimy! Jakbym była lalką w kartonie, tak bym się nazywała. Barbie na rolkach. Dobra, nie idzie mi chyba aż tak źle, jak myślałam, ale pewnie wygląda to strasznie z bocznej perspektywy. Ja spróbuję poskakać sobie w miejscu, bo chcę pokonać tę przeszkodę w końcu. To? Nie. Zahaczę kołami, będzie dętka, widzowie. Lecimy dalej. I znajdujemy się w kolejnym miejscu na mapie Krakowa, czyli w miejscu, które niesamowicie kojarzy mi się z takim kolorowym jedzeniem, czyli już jedno z takich popularniejszych miejsc w Krakowie, na pewno je kojarzycie. I ja akurat zamówiłam sobie różowego burgera z batatami. Kuba ma tutaj pizzę z, powiedzmy, czerwono-różowymi kawałkami. Oprócz tego bardziej czerwona niż różowa, ale myślałam, że będzie w sumie bardziej różowa wata lemoniada. I czekamy jeszcze na pancake'a różowego z watą cukrową. Także smacznego! Dobra, i mamy pancake'a oczekiwanego, no idealnie pasuje tutaj do tej tematyki tego odcinka, więc no, delektujcie się tym widokiem tak samo jak ja. I w ten oto magiczny sposób przeteleportowaliśmy się do kolejnego miejsca, które totalnie kojarzy mi się z vibe'em Barbie. Zobaczcie, wszystko tu jest różowe, pasuje tu idealnie, ale jest to jedna rzecz, po prostu muszę na chwilę wrócić do pudełka, okej? Zakładamy idę. Boże, w końcu w domu. Ken zaginął gdzieś. Nadal go szukam, nie wiem, o co chodzi. Chłop po prostu ewidentnie nie chce wracać do pudła. A ja muszę odetchnąć na chwilę. Limitowana edycja. To jest limitowana edycja, dlatego że wystarczy, że zrobię i moja stylówka się zmienia. Także dzień dobry, witam was tym razem w nieco innej odsłonie i lecimy na chwilę na moją imprezkę. Na moje imprezce i podobno Barbie była topową imprezowiczką i organizatorką imprez i babskie wieczory i babskie imprezy były u niej co wieczór, także witam was na mojej imprezie i teraz w tle możecie usłyszeć moją nutę, która wychodzi 9 sierpnia, także miłego słuchania. Jest to oczywiście konsola na kasety, słuchajcie. Mamy tu lewy kanał, a tu prawy, czyli w zasadzie tak samo jakby w współczesnych konsolach. Wiecie, dostałam konsolę na urodziny, to mogę się popisać, bo już trochę się pouczyłam i ogarniam. A nawet na urodzinach świeżego byłam DJ-em. Ale to jest na winyle, a tu mamy na kasety, więc rozumiem, że żeby móc zmieniać muzykę w kanałach, no to trzeba było chyba przekładać płyty winylowe. O Boże, ile to musiało być roboty. Bardzo fajnie, zapraszam na chwilową imprezkę ze mną. Dla ciebie znajdę czas, chcesz zadzwonić, no to dzwoń. Ej, Barbie DJ-ka! Kolejna miejscówka na mapie Krakowa, która idealnie odzwierciedla tematykę i klimat Barbie. To kawiarnia znajdująca się nieopodal krakowskiego rynku. Także dawajcie do środka, ja już widzę, że tam jest mega różowo. Bardzo ciekawie to wygląda, słuchajcie, to jest latte makaronikowe na mleku bez laktozy z lodem. Jest różowe. Dobra, mieszam, jestem ciekawa, w ogóle pięknie wygląda, ma u góry tutaj jeszcze kwiatuszki. No, trzeba przyznać, że naprawdę to wygląda niesamowicie. Nie no, zwykła kawa. Barbie specjalistka od kaw. Czyli baristka, tak? O! Barbie baristka. Hello. Ale masz różowe zęby teraz. Nie. Co jest grane? Ej, czy to jest... Język też masz chyba taki. To jest grane! Dobra, wiecie co? W tym momencie to ja naprawdę jestem totalnie odklejona i jestem w tym świecie. Dobra, ja chcę dodać teraz tego syropu makaronikowego.
Nadal jestem posmak taki kwaskowy. Barbie musi odpocząć. Zresztą, ej, tak szczerze, widzowie, mnie tak swędzi już głowa. Jestem tak spocona, jest tak ciepło. I po prostu już mnie tak swędziłem, że nie mogę się doczekać, kiedy zdejmę tą perukę. No ale niestety bycie pięknym boli. Jak tego jakoś to przeżyję, wasze zdrowie. Ej, dobra, sprawdźmy, co my tu mamy. Do farbowania koszulek, taki, żeby zrobić samemu. Fajnie, że Barbie robi coś takiego. Mega cool, ale niestety nie ma tutaj tego, czego najbardziej szukam, czyli telefonu, kochani. Potrzebny mi telefon, no po prostu. Wszyscy mają te smartfony itd., a ja potrzebuję swojego klasyka z klapką. Cały skład Jens, patrzcie, lecimy po kolei. To bym dała Kartoni, Maja, ja, różowa, Julitka, 100% Julitka, Pola i Michu. O, Barbie, you can be anything. Boże, kocham tę markę właśnie za to, że ona jakby promuje to, żeby nie bać się być sobą, żeby próbować nowych rzeczy i że nawet lalka, kobieta może być każdym. Chociaż właśnie wiele osób może się ze mną nie zgodzić i powiedzieć, że ta marka właśnie idealizuje kobiety, pokazuje, jaki powinien być ideał tej kobiety, ale ja się z tym nie zgadzam, ponieważ są też lalki Barbie, które są troszeczkę większe, bardziej mają kobiece kształty i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że jest zupełnie inaczej. Po prostu ta marka chce pokazywać, że niezależnie od tego, jak wyglądasz, jesteś piękna. I piękna. Ja naprawdę, ja mam 23 lata i ja nadal kocham Barbie, to jest niesamowite. No dowalone stylówki i w ogóle szacun za też jakby urozmaicenie tych kolekcji i za karnacje, typy urody. Fajne, bardzo mi się to podoba. To jest przykład prawie idealnego Kena. Ja idealnego Kena trochę kojarzę innego. Tutaj możecie zobaczyć zdjęcie jakiego. Ej, fajne, podoba mi się to, że urozmaicili też twarze tym lalkom. Jestem podekscytowana, mogłabym tu siedzieć cały dzień i się nimi zachwycać, ale lecimy już do domu. Telefon! Przyszłam tu po telefon. Ja w dzieciństwie dokładnie miałam tak samo, miałam coś robić, szłam do lalek i nagle kończyłam przy tych lalkach i już nic później nie robiłam. Dlatego ciężko było mnie odciągnąć, dzisiaj jestem jaka jestem. I'm sorry. Misja zakończona niepowodzeniem, telefon nieznaleziony. Wracam z gorzkim żalem do domu. Znajdujemy się już w moim domu i powiem wam, że łeb mnie tak boli od tej peruki, że nie dam rady już w niej wytrzymać, dlatego ściągam, ale chcę wam pokazać, jak wygląda taki proces ściągania peruki. Tu z tyłu znajdują się haczyki. Tu takie klipsy, które wkłada się we włosy i to uwiera i boli w ciul. Oh. I witam mnie w wersji łysej. O Boże. I guma. I dzień dobry państwu, idę ogarnąć włosy i zaraz do was wracam. Przed wami Barbie kucharka, piekarka albo Barbie cukiernik. Dzień dobry. Oczywiście jak przystało na Barbie, robimy babeczki różowe. Jak to działa, że dodasz tylko mleko, olej i jajko i będzie różowe? Strasznie dużo oleju jak na to patrzę. To mi uświadomiło, że już nigdy tego nie zrobię. Proszę w komentarzach, widzowie, wytłumaczcie mi, jak to się dzieje, że jest różowe. Dobra, kochani, nasze babeczki prezentują się w następujący sposób, wszystkie już przestygły. No i teraz przyszła pora na dekorowanie, no i oczywiście nie mogłam odpuścić i mamy różowy lukier. To jest jakiś cukier, czy jakiś brokat? To jest brokat jadalny. Dobra, więcej tego, co się stanie, najwyżej nas trochę przesra. Kochani, przyszła pora na coś, co znajduje się dosłownie prawie w każdym filmie Barbie, czyli piżama party i jest ze mną Olek, więc mega fajnie spędzimy sobie czas. Przygotowałam tutaj przekąski, oczywiście wszystko w różowych kolorach. Spróbuj sobie. Oj, nie wiem co to, ale jestem bardzo ciekawy. Ja nie powiem ci co to, bo jestem ciekawa tego smaku. Zdrówko. Dobra, smakuje trochę inaczej niż myślałam. Ej, smaczne, co to jest? Ogólnie jest to Helena, orężada, ale jest jakiś nowy smak. To jest taki cytrynowo-grejpfrutowy, coś takiego. Nienawidzę grejpfruta i bałem się, że to jest to grejpfrutowy, ale w ogóle go tutaj nie czuć. Jest mega dobre. Dawaj, i test. Robię próbę testu, jak u Agnieszki Grzelak. No ciekawa jestem, czy nie są surowe w środku. Nie, mega dobre. Tak? No. Dobra, ja też próbuję. Ej, mega smaczne, jakby jak z jakiejś cukierni normalnie. Nie no, jest zakalec.
Serio? Zarobiliście mi smakują. Nie, ty nie masz za kalcem, a ja mam na przykład, tu widzisz? A no? Mega dobre, nawet jak są trochę zakalcowate, to i tak są jej. Działam tyle tego brokatu, nie mam zielonego pojęcia, co mam w składzie. Myślę, że to jest ten moment, żeby to sprawdzić. Będziemy dzisiaj w nocy świecić w ciemności po tym brokacie prawdopodobnie. Ale no co, Barbie to Barbie, nie? With glitter, without palm oil, barwnik, dwutlenek tytanu. Znasz się na... Ty się znasz! Byłeś na matwizie? Nie. Ja byłem na humanie. Skrobia pszenna, tłuszcz roślinny, owoce salaki jadalnej. Cała tablica Mendelejewa w tym jest zawarta. Ej, ale czekaj, chcę zobaczyć, co to są owoce. Nie brzmi dobrze. Salaka jadalna. Gatunek rośliny z rodziny arekowatych, popularnie nazywany popularnie nazywanych palmami. Nie zawiera w sobie niby oleju palmowego, ale zawiera w sobie coś z palmy. Owoce salaki jadalnej, czyli coś z palmy. Gdybyś miał grać w państwa miasta i być owocna się trafiła sy, co byś dał? Salakwa jadalna. Salaka jadalna. Salaka. Czuję, że to jest kontent, żeby zagrać w państwa miasta w tym momencie. Ja idę po kartkę i to. Ale mi... Kuba gra z nami. Dobra. Kuba gra z nami. X, Y, Z. Stop. H. 10. 9. Koniec! Ja mam tak, państwo Holandia. Ja też. Imię Helena. Henryk. Hubert. Zwierzę hiena. Hipopotam. Hipopotam. Roślina hiacynt. Zero. Zawód hydraulik. Ja nie zdążyłam. I przedmiot hamak. Nice, hak. Ja nie zdążyłam. X, Y, Z. Stop. A. Let's go. 10. 9. Państwo Albania. Argentyna. Argentyna. Miasto Amsterdam. Amsterdam. Imię Artur. Amadeusz. Agata. Zwierzę antylopa. Antylopa. Ameba. Roślina agres. Arbus. O ja, no przecież! Zawód archeolog. Agent. Anestezjolog. I przedmiot abażur. Agrafka. Agrafka. X, Y, Z. Stop. K. 10. 9. Miasto Kwidzyn. Koszalin. Imię Karina. Karol. Kuba. Zwierzę kogut. Koń. Kameleon. O, dycha wszyscy. Roślina konwalia. Kaktus. On. Zawód, okay. Konduktor. Kosmetolog. Nie zdążyłem. Przedmiot konepka. Kreda. Kamień. Oh yeah. Najlepsza runda pod względem różnorodności. No bo. Fausti. 170. Kuba. 150. Ja mam 200. Gratulacje, brawo mocne. Dobra, YouTube. Let's go. Przygoda na biwaku. Idealna impreza na basenie. Dziewczyny. Już to jedzie. Oj. Zawsze na piżama party, poza oglądaniem filmów i dobrym jedzonkiem i ciśnięciem beki, robi się maseczki i my będziemy dokładnie to też robić. Ja znam. Hala, widzisz tą różnicę? Co ci jest, czułem wstało? Dobra, mamy maseczki odżywiająco rozświetlające. Ekstrakt z amarantusa. Nie umiem czytać amarantusa, kochani. I jest z brokatem. Nazywa się Crystal Glow. O, teraz widać, no. Damn! O kurde! Ej, strasznie mocno to widać. Ej, fajne by były zdjęcia z taką maseczką z fleszem. Zróbmy sobie! Tak! Kochani, tak wyglądał mój dzień spędzony jako Barbie. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się za tydzień o 17:30. Pa! Pa!